Kolejny tydzień, kolejna dawka wieści z Polski, świata, ale co najważniejsze, z przyszłości. Niestety zaczynamy od smutnej wiadomości. NASA 16 stycznia poinformowała o śmierci kapitana Gina Cernana. Astronauta był dowódcą misji Apollo 17 i do dnia dzisiejszego ostatnim człowiekiem spacerującym po Księżycu, na którego powierzchni spędzi łącznie 3 pełne doby. W czasie wszystkich swoich misji spędził w kosmosie ponad 23 dni. Nissan, nie odstając od konkurencji, już za miesiąc ma rozpocząć testy swoich autonomicznych wersji modelu Leaf w Londynie. Będą to pierwsze europejskie testy tego typu samochodów. Na tą chwilę Nissan proponuje w nowych modelach tryb Pilot Drive, czyli odpowiednik autopilota Tesli. Realnie jest to tryb półautonomiczny, bo wciąż nielegalne jest, by kierowca siedział na przykład na tylnym siedzeniu. Po 2 latach od pierwszych pogłosek 9 stycznia rozpoczął się publiczny proces przeciwko Facebookowi. Firma ZeniMax posądza startup Oculus, zakupiony przez Marka Zuckerberga, o kradzież technologii związanej z wirtualną rzeczywistością. Oskarżyciel żąda 2 miliardów dolarów odszkodowania, czyli tyle, ile prezes Facebooka zapłacił za Oculusa w 2014 roku. Zuckerberg zeznawał w tej sprawie tydzień temu. W świecie konsoli dla graczy, który jest zdominowany przez Microsoft i Sony, Nintendo wydaje się być lekko w tyle. Bardzo możliwe, że wraz z zaprezentowaniem najnowszego produktu to się zmieni. Urządzenie o nazwie Nintendo Switch jest bezpośrednim następcą Wii U, a najciekawszą cechą tej konsoli jest to, że jest ona hybrydowa, czyli można jej używać zarówno w domu przed telewizorem, jak i w podróży. Choć prawdę mówiąc, wątpię, żeby to coś zmieniło, bo przewagą PlayStation i Xboxa są raczej gry i fakt, że nie są to urządzenia mobilne, gra niewielką rolę. Firma SpaceX wznowiła w styczniu loty swoich rakiet. Po nieudanej próbie wystrzelenia rakiety Falcon 9 we wrześniu, kiedy to w czasie startu doszło do eksplozji i straty wyniosły ponad 260 milionów dolarów. Po kilkumiesięcznej przerwie firma Elona Muska wyniosła na orbitę z powodzeniem 10 satelitów firmy Iridium, które wejdą w skład satelitarnego systemu komunikacyjnego Next. 17 stycznia można uznać za dzień, którym Vine przestaje istnieć. Z najnowszą aktualizacją aplikacja zostanie przekształcona w Vine Camera, która pozwoli nam nagrywać 6-sekundowe zapętlone filmiki, ale już bez możliwości publikowania ich na platformie. CIA, czyli amerykańska centralna agencja wywiadowcza, opublikowała w internecie 12 milionów stron swoich odtajnionych akt. Każdy z dostępem do internetu ma teraz dostęp do archiwum stworzonego od 1940 roku aż do lat 90. Oczywiście nie wszystkie akta zostały odtajnione, ale z ciekawszych należy wymienić dyskusję o zamachach na Fidela Castro, szczegóły związane ze zbrodniami nazistowskimi, relacje świadków, którzy potencjalnie widzieli UFO, czy badania na temat ludzkiej telepatii amerykańskiego programu Stargate. Zaprezentowany jeszcze w 2015 roku koncept luksusowego jachtu SolarWave wreszcie doczekał się wypłynięcia na szeroką wodę. Z pomocą inżynierów z tureckiego Nadship autorzy projektu doczekali się końcowego efektu swoich prac. Największym atutem łodzi jest to, że jest ona w stanie poruszać się, zasilając silniki wyłącznie przy użyciu energii słonecznej. Oczywiście już od dawna istnieją podobne projekty, ale żaden z nich nie miał tak luksusowej wersji. A co za tym idzie? Jak się domyślacie, oczywiście wysoka cena. 20-metrowa wersja jachtu ma kosztować ponad 10 milionów złotych. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda zaprojektowali nowy typ baterii do telefonu z wbudowaną gaśnicą. Nie chodzi tu oczywiście o dosłownie małą gaśnicę, taką jaką mamy na przykład w samochodzie, tylko o system, który tłumi ogień z użyciem substancji o nazwie fosforan trifenylu. Bateria po osiągnięciu niebezpiecznej wysokiej temperatury uwalnia substancję i tłumi płomień w mniej niż pół sekundy. Patrząc po zeszłorocznych przypadkach z Galaxy Note 7, wydaje mi się, że Samsung będzie bardzo zainteresowany tą technologią. Wink. W sieci pojawił się wzór patentu, jaki Microsoft planuje wykorzystać w budowie swojego nowego składanego urządzenia mobilnego. Surface Phone, o którym mówi się już od kilku lat, może być bliżej ukończenia niż nam się wydaje. Wygląda na to, że Microsoft planuje zrobić tablet, który jesteśmy w stanie złożyć w pół i korzystać jak z regularnej wielkości smartfona, czyli urządzenie 2 w jednym. Niejaki Rafał Masny z kanału To Już Jutro założył na Facebooku grupę, na której można znaleźć dzienną dawkę artykułów, ciekawostek, newsów ze świata przeszłości. Dodatkowo takie odcinki jak ten pojawiają się tam wcześniej, a w komentarzach toczy się kulturalna i budująca dyskusja. Także zapraszam serdecznie i nie zapominajcie, że jesteśmy coraz bliżej jutra. Do zobaczenia za tydzień i wcześniej. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji kanału i pamiętajcie oczywiście, bo mówię wam to drugi raz, o grupie, do której zapraszam. Cześć!